W poprzednim filmie wprowadziliśmy sobie używane w kinematyce wielkości wektorowe, czyli przemieszczenie oraz prędkość, a także wielkości skalarne, czyli drogę i szybkość. A teraz spróbujemy je zastosować w przykładzie. Powiedzmy, że kierowca przejechał w kierunku północnym 5 km w ciągu powiedzmy jednej godziny. Przejechał samochodem. 5 km w ciągu jednej godziny, więc jest mało prawdopodobne, żeby jechał tak wolniutko cały czas w linii prostej. Być może przez 55 minut stał, a w ostatnich 5 minutach przejechał ten odcinek. Być może poruszał się jakąś bardzo wydłużoną trasą, ale zaczął tu, a zakończył tutaj swoją podróż. Nie wiemy tego, to są wszystkie nasze dane. Co możemy policzyć? Możemy zgodnie z tym, co powiedzieliśmy sobie w poprzednim filmie. Oliczyć po prostu jego prędkość. Będzie to prędkość średnia, czyli prędkość, z którą musiałby się poruszać ruchem jednostajnym, prostoliniowym, żeby osiągnąć właśnie ten efekt, czyli takie przemieszczenie w takim czasie. Znamy definicję, prędkość to jest po prostu przemieszczenie podzielone przez czas potrzebny na to, żeby się w ten sposób przemieścić. No i wszystkie dane mamy w zadaniu. W tym wypadku będzie to 5 km w kierunku północnym pokonany w ciągu jednej godziny. Możemy to bardzo prosto wyrazić w jednostkach związanych z prędkością, czyli 5. 5 przez 1, czyli 5 km na godzinę i w kierunku północnym. Jeśli chcemy wiedzieć, ile kierowca pokonywał średnio w krótszych odcinkach czasu, możemy sobie to na przykład przeliczyć na metry na sekundę, czyli możemy napisać tak, że jest to 5 kilometr zawiera 1000 1000 metrów, sekund, godzina zawiera 3600 sekund. No i wszystko cały czas w kierunku północnym. Tę informację o kierunku musimy sobie cały czas zachowywać. Czyli mamy tak, ten ułamek możemy sobie skrócić dzieląc licznik i mianownik przez 100. I co nam pozostaje? W liczniku 50 metrów, 5 razy 10, w mianowniku 30 6. No I są to metry na sekundę. W Każdej sekundzie zaraz zobaczymy ile w każdej sekundzie średnio było pokonywanych metrów, no i wszystko cały czas w kierunku północnym się odbywa. Skorzystajmy z kalkulatora. Zobaczmy, ile to będzie. 50 podzielone przez 36 to się równa i 1,39. Tak, napiszmy sobie taką przybliżoną wartość 1 i 39 metra na sekundę w kierunku północnym, czyli w każdej sekundzie, gdybyśmy sobie tak wyobrażali, że ten kierowca jedzie cały czas ze stałą prędkością, ruchem jednostajnym, prostoliniowym, wzdłuż tej prostej od punktu startu do mety w kierunku północnym, no to w każdej sekundzie pokonuje około 139 cm. Ale moglibyśmy otrzymać również inną informację o ruchu naszego. Kierowcy. Mianowicie, zachowując cały czas to, że przemieścił się o 5 km na północ w czasie jednej godziny, moglibyśmy mieć również informację taką, że najpierw wykonał pętlę o długości 15 km, a następnie po jakimś takim łuku o długości 10 km dotarł z punktu A do punktu B. Czyli mamy w tym momencie całkowitą drogę pokonaną przez kierowcę. Najpierw po tej pętli tutaj zauważ, że przemieszczenie jest żadne. On zaczął tutaj i skończył tutaj, ale pokonał drogę równą 15 km po takiej pętli. Czyli jego całkowita droga to jest suma tej drogi pokonanej tutaj i tej drogi pokonanej tutaj. Tu przemieszczenie jest takie, jak podaliśmy sobie wcześniej. Ale łączna droga wynosi 15 plus 10 kilometrów, czyli razem 25 kilometrów. A więc przy takim przemieszczeniu, droga tutaj była dużo dłuższa. I szybkość, która jemu pozwoliła pokonać taką drogę w tym czasie, oczywiście musi być większa. Ta szybkość będzie wynosiła. Średnia szybkość oczywiście, bo chwilowe prędkości, chwilowe szybkości to jest coś, co sobie omówimy w oddzielnym nagraniu. Ta średnia prędkość to będzie długość pokonanej drogi podzielona przez czas, który był na to potrzebny. Czyli ta szybkość nam powie, jak długi odcinek drogi w ciągu sekundy wzdłuż tej trasy był pokonywany. Średnio, czy też przy założeniu, że kierowca jechał cały czas z tą samą szybkością, pokonywał w ciągu sekundy jakiś odcinek drogi, który sobie zaraz policzymy. Więc zobaczmy. Mamy 25 km, no i to to jest oczywiście wielkość skalarna. Tutaj nie mamy wyróżnionego żadnego kierunku. Możemy powiedzieć, że to jest 25 po prostu kilometrów na godzinę, lub możemy to sobie przeliczyć na metry na sekundę. Dokładnie tak samo jak już to robiliśmy. W kilometrze mamy 1000 metrów, w godzinie mamy 3600 sekund. Skracamy ten ułamek i mamy 250 metrów pokonywanych w każdych 36 sekundach. Skorzystajmy z kalkulatora, żeby zobaczyć ile to jest w przeliczeniu na jedną sekundę. To jest to, co zazwyczaj nas ciekawi. 250 podzielone przez 36 to się równa 6,94. Czyli poruszając się ze stałą szybkością, nasz kierowca musiałby pokonywać 7 metrów takiej zakrzywionej drogi w każdej sekundzie, żeby zdążyć, żeby się przemieścić faktycznie w ciągu godziny stąd dotąd po takiej trasie, po trasie o tej długości. No dobrze, to jest takie rozwinięcie tego, o czym mówiliśmy w poprzednim, w poprzednim filmie o wielkościach skalarnych i wektorowych, o przemieszczeniu, drodze. Prędkości i szybkości. Mam nadzieję, że jest to dobre uzupełnienie tego, co mówiliśmy wcześniej, i słyszymy się w kolejnym filmie.